Jeżeli widzimy w Europie takie powszechne zjawisko, my to widzimy krótko, od lat kilku, kilkunastu, ale Francuzi czy Niemcy widzą od dwóch pokoleń takie zjawisko ekspansji obcej cywilizacji w Europie, cywilizacji islamu, czyli cywilizacji zupełnie innych wartości, to im już to bardzo doskwiera. Nam jeszcze nie. Ale my się zaczynamy bronić, w każdym razie namawiamy Polskę i Polaków, żeby się bronić przed chorobą, zanim ta choroba złoży nas do łóżka. Zanim będziemy naprawdę sponiewierani. A widzimy te symptomy w Europie Zachodniej, która się nie broniła przed najazdem obcej cywilizacji, bo nie doceniała, jakie to spustoszenie może spowodować. Jeżeli... No, jest to pewien problem. Problem łatwego mówienia o trudnych sprawach. To jest problem. Ale spróbuję to właśnie językiem możliwie prostym opisać. Jeżeli w obrębie naszej cywilizacji, czyli w państwach, które zostały utworzone dla obrony dobra przed złem i ustanowiono prawo i instytucje państwowe po to, żeby używać siły w sposób zorganizowany w walce o ochronie dobra przeciwko złu, jeżeli w takich państwach instalują się wyspy innej cywilizacji, to znaczy instalują się środowiska, które mają inną definicję dobra i zła. I jeżeli te środowiska nie są zwalczane ani przez społeczeństwo, ani przez państwo, to one ekspandują i one podporządkowują swojemu sposobowi rozumowania całe otoczenie. I taki proces przeszła i Francja, i Niemcy, i Holandia, trochę w Anglii, trochę w Szwecji, tam gdzie islamiści przesiąknięci przeświadczeniem o własnym takim pojmowaniu dobra i zła narzucają całemu otoczeniu to dobro i zło, które jest ewidentnie sprzeczne z naszym pojmowaniem dobra i zła. I oni się nie powstrzymują przed używaniem siły. Oni uważają, że używanie siły w imię ich wartości jest rzeczą słuszną, uzasadnioną, a nawet konieczną. I oni nas, że tak powiem, z ich punktu widzenia, nawracają. Jak się nie da argumentem, siłą argumentów, to argumentem siły nawracają. I oni ustanawiają własne porządki, co oznacza, że znajdujemy się w takiej dziwnej sytuacji, jak chory człowiek, którego trapi gangrena i już mu ciało gnije, już robaki to żrą, prawda? A on się nadal nie broni przed tym. Ani nie wydłubię sobie tych ran, ani antybiotyków nie stosuje. Leży, cierpi, płacze i czeka, aż go te robaki zjedzą. I ta zachodnia Europa, tak tolerując obce wtręty cywilizacyjne, poddaje się w gruncie rzeczy ekspansji obcej cywilizacji. A przecież my wiemy, i to wiemy nie tylko z teorii, ale wiemy też z doświadczeń historycznych, że najlepszy dobrobyt, najlepsze poczucie bezpieczeństwa, ładu moralnego stworzyła cywilizacja chrześcijańska, dokładnie mówiąc łacińska. Że tam, gdzie dedukowano definicję dobra i zła z kodeksu moralnego Kościoła katolickiego, tam zrodzono najlepsze warunki dla bytowania ludzi i nigdzie w historii świata lepszego nie stworzono. Więc nawet ateiści powinni być zainteresowani tym, żeby porządek prawno-ustrojowy utrzymać taki, jaki się sprawdził w historii. A więc tą definicję dobra i zła, która jest dedykowana z dekalogu, należy przyjąć i należy tworzyć instytucje państwa oparte o monopol siły po to, żeby używać siłę w obronie dobra i przeciwko złu. I ta siła nie tylko ma stać w koszarach i jeść grochówkę, tylko jak trzeba stanąć do walki, to ma stanąć i walczyć. Po to przecież pracujemy i finansujemy policję, po to finansujemy sądy, wojsko, że wtedy, kiedy nam coś zagraża, żeby stanąć do walki w bardzo profesjonalny, instytucjonalny sposób. Żeby nie trzeba było, żeby nie każdy musiał stawać przy swoim płocie ze scyzorykiem czy z widelcem i bronić się przed obcym najazdem, tylko żeby to robić zawodowo. Tymczasem widzimy w Europie Zachodniej, że nie ma tego ducha żywotności. Co by oznaczało, że my się zachowujemy tak, jak organizm,
który utracił zdolność reakcji immunologicznej. To znaczy nie reaguje na chorobę. Traktuje chorobę tak, jak nasz ludzki organizm traktuje raka. Nasz organizm traktuje raka jako własną tkankę i z nim nie walczy. Ale rak nie traktuje organizmu jako własną tkankę, tylko na nim pasożytuje do zniszczenia. I ten rak, który trapi Europę, bezwzględnie ją niszczy i jeszcze uważa to za coś dobrego, rozwija się jak diabli, a my nie reagujemy. Jesteśmy niezwykle chorym organizmem z punktu widzenia cywilizacyjnego, a więc z punktu widzenia obiektywnego dobra. I to jest problem Europy. Jest to problem trudny, to jest to problem teoretyczny. Właściwie to na poważnie dyskutuje się na uniwersytetach, gdzieś na filozofii, teologii, naukach społecznych czasami. A my próbujemy ten przekaz nieść dla przeciętnego odbiorcy, bo ludzie tego nie zauważają. Bo wszystkie zjawiska, które mają największe znaczenie dla naszej egzystencji materialnej i moralnej, nie są obecne w przekazie medialnym lub są obecne w sposób całkowicie zakłamany. Na ogół są zaszumione elementami jakichś pozorowanych, fałszywych, głupich konfliktów o jakieś trzeciorzędne i nieistotne zupełnie sprawy. To wszystko, co media eskalują, najprzeróżniejsze konflikty dnia dzisiejszego, na ogół jest to sieczka medialna, która jest adresowana tylko do płytkich emocji, żeby grać na naszych emocjach, że tu się coś takiego ważnego dzieje. Tymczasem jest to kompletnie nieważne. A robią to tylko po to, żeby to, co ważne, przestało być przez nas zauważane. I nie zauważamy takich spraw. Nie zauważamy, tak jak kiedyś widzieliśmy, że znajdowaliśmy się jeszcze w czasach mojej młodej młodości, czyli jedno pokolenie wstecz, widzieliśmy, że jesteśmy pod okupacją Moskwy. Każdy to zauważał, bo tu rosyjskie czołgi z gwiazdami stały, i to się widziało i zauważało. A jeżeli teraz jesteśmy pod okupacją na przykład jakiejś międzynarodowej sitwy bankierskiej, to tego nie zauważamy, bo tu nie stoją takie czołgi i tych znaków swoich nie pokazują. Telewizja o tym nie mówi, prasa o tym milczy, nie widzi tego i nam się wydaje, że nie ma takiego zjawiska. Jest. I bardzo wiele najważniejszych zjawisk takich społecznych, politycznych, takich, które mają znaczenie dla poziomu naszej egzystencji, nie tylko materialnego poziomu, ale dla komfortu, każdego rodzaju komfortu życiowego, to te zjawiska są niewidziane przez media. Niedostrzegane, zakłamywane, zaszumione jakąś sieczką. Dlatego przychodzimy do ludzi, kolędujemy tak od miasta do miasta, żeby w możliwie prostych słowach pokazać Państwu, że nasz byt, to znaczy nas, jak tu siedzimy, to już w małym stopniu, bo my za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt już będziemy w piachu. Ale nasze dzieci, nasze wnuki będą żyć w warunkach, które będą koszmarem. Bo ten koszmar tworzony jest dziś, z dnia na dzień. I telewizja nam o tym nie powie. My to musimy zgłębić intelektualnie, uodpornić się na przekaz do emocji, ten siany przez telewizję i przez masowe narzędzia komunikacji, czyli masowe narzędzia ogłupiania. Trzeba się z tego wyłączyć, zacząć obserwować rzeczywistość, jaką ona naprawdę jest i zacząć myśleć, i to myśleć w kategoriach moralnych, nie tylko wrażliwości i płaczu nad krzywdą, ale też głębokiej analizy na temat źródeł krzywd i sposobów zapobiegania tym, żeby krzywdy się w ogóle działy. Dlaczego mamy tak wiele nędzy, tak wiele upokorzenia, tak wiele krzywdy i zła? My musimy to intelektualnie zgłębić, i musimy się w końcu zorganizować do tego, żeby zawalczyć o takie państwo, które siłę i prawo, prawo przez duże P, naprawdę zacznie szanować. Czyli postawi w końcu siłę państwa w obronie ładu prawnego, w obronie własności, sprawiedliwości i wolności w kraju. Ja cieszę się, że mogę wystąpić akurat po wystąpieniu europosła Michała Marusika, z którym się zgadzam właściwie we wszystkich sprawach i któremu bardzo kibicuję w wysiłkach dla jednoczenia prawicy, twardej prawicy na prawo od PiSu. Uważam, że bardzo dobrze się dzieje, chyba wszyscy uważamy, że rząd obecny twardo wypowiada się przeciwko napływowi imigrantów do Polski i przeciwko naciskom Unii.
że w tym przypadku zerwał całkowicie ze zdradziecką i głupią praktyką byłej premier Kopacz, która złamała solidarność krajów Grupy Wyszehradzkiej w tej sprawie i zgodziła się bardzo lekkomyślnie i nieodpowiedzialnie z polskiego punktu widzenia na ściągnięcie, nie wiem, czy 7 czy 12 tysięcy imigrantów. Była to skrajna głupota. Natomiast wiemy, jak wielkie są naciski na obecny rząd, żeby jednak uległ, czy wszyscy Timmermansowie, Schulzowie, inni, żeby uległ groźbom choćby ogromnych opłat w przypadku nieprzyjęcia imigrantów, i o to chodzi, że był odpowiedni nacisk społeczny. Z tym naciskiem jest różnie. Byłem parę razy na wiecach przeciwko napływowi imigrantów i co było znamienne, poza odosobnionymi osobami bezpartyjnymi, tak jak ja, to byli tam głównie kukizowcy i narodowcy. I dla mnie to jest wręcz groteską, że nie było nikogo z działaczy, z polityków PiS-u. W takich sprawach powinna być naprawdę jednolitość, bo to, co powiedział już poseł Marusik, zagrożenie jest straszne, które może być koszmarem dla następnych pokoleń, jeśli temu nie zapobierzemy. I ja tu ciągle stawiam za wzór Viktora Orbana, który jest prymusem w walce przeciwko najazdowi muzułmańskich imigrantów. Jestem, ponieważ Węgry traktuję od dziesięcioleci jak drugą ojczyznę, jestem dumny, że akurat tu właśnie Viktor Orban odgrywa taką rolę, że sprzeciwił się najpierw samotnie napływowi imigrantów, za co spotkały go bardzo ostre ataki z Unii. I Orban wygrał. Przypomnę, że nawet premier Bawarii, Horst Seehofer, stwierdził, że to Orban miał rację, a nie Merkel. No, Merkel już straciła na tym bardzo wiele, ale szkody, jakie wyrządziła Europie przez tę swoją politykę willkommen, są niesamowite. I teraz odwołuję się do Węgier jeszcze z innego względu, który może być dla nas i powinien być wzorcem. Tam kościoły katolicki 60% wiernych i protestancki 40% wiernych stoją murem za Orbanem w polityce odrzucania napływu imigrantów. Nie słuchają bredni papieża Franciszka, bo nie ma dogmat o nieomylności papieża, nie odnosi się do sprawy imigrantów. U nas niektórzy hierarchowie jednak słuchają tej jego zachęty, żeby każda parafia przyjęła z jedną rodzinę muzułmańską. Wiemy, jakie były przykłady, że księża w niektórych miejscach przyjęli te rodziny, żywili je po 2 tygodnie, a potem oni uciekli bez pożegnania, bo poszli za dużo większymi pieniędzmi do Niemiec. I na Węgrzech biskupi i sam prymas mówią wręcz o najeździe muzułmańskim. Mógłbym cytować tu długo tego typu, jak biskup Segedu Rigo, który niezwykle ostro piętrował nawałę muzułmańską, ale pamiętajmy, sam Orban powiedział, że myśmy już mieli muzułmanów u siebie 150 lat. I bardzo źle na tym wyszliśmy. Jak wyszli, to przypomnę, że w 1490 roku Węgry miały tyle ludności, co Anglia. 4,5 miliona. Po 200 latach w rezultacie nawały muzułmańskiej, zabierania w Jasyr dziesiątków tysięcy osób, kobiet i dzieci, nie tylko z pogranicza, z Kresów, jak u nas, ale nawet z Budy, czyli obecnego Budapesztu, mieli 2 miliony. Wszędzie rosła ludność, a oni z 4,5 miliona spadli do 2 milionów. Także Węgrzy się nauczyli i twardo stają w tej sprawie. I zresztą nie tylko episkopat węgierski i kościół protestancki. Prymas Czech bardzo ostro też potępił. To zresztą premier Czech też. I bierzmy z nich wzór, a ja ubolewam, że u nas jest niestety część takich hierarchów, którzy działają wbrew elementarnym interesom Polski. Powiem, ubolewam ciągle, że w Warszawie
jest podczas gdy w Pradze, na Pradze jest świetny arcybiskup Hozer, to w Warszawie cierpimy kardynała Nycza, który zresztą nigdy nie powiedział jednego mądrego słowa, ale to osobno, który za to mówi, że jest odpowiedzialność rządu polskiego za przyjmowanie imigrantów. Ja przepraszam bardzo, jestem wierzącym katolikiem, ale nie uważam, że może nam, że może jakiś hierarcha narzucać rządowi stanowisko w takiej sprawie, jeszcze bzdurne, niebezpieczne, które grozi nam powtórzeniem koszmaru, takiego jak mamy ciągle. No wczoraj Francja, kolejny atak terrorystyczny, niemal co dzień mamy informacje o kolejnych atakach terrorystycznych. Ja już mówiłem parę razy w internecie, że jeśli kardynał Nycz tak się śpieszy do swoich ukochanych imigrantów, którzy rozbiją jednolitość narodową Polski i rozbiją jednolitość religijną, tak, i zatrują nas, i tak jak we Francji, meczety zamiast kościołów, jeśli tak się śpieszy, to niech przyjmie do siebie, do pałacu z 20 imigrantów, a potem niech czuwa, żeby nie ograbili jego pałacu, nie zgwałcili gosposi jego samego. Tak wystarczy. Natomiast myślę, co jest dobre, że na naszych oczach przewraca się mur poprawności politycznej. Dzięki temu brutalnemu, chamskiemu zachowaniu imigrantów, części imigrantów, oczywiście w wielu miejscach. Jeśli media, to co mówił poseł Marusik, w Niemczech tak przemilczały te, w kolonii te gwałty nad Sylwestrową, w innych miejscach, jeszcze ciągle w Szwecji się milczy o różnych sprawach. No mam przyjaciela w Malmę, to mówi, jak ci Szwedzi są zastraszeni. No to jest przerażające. Właśnie wczoraj oglądałem w internecie informację, jakiś Niemiec cierpliwie czekał, jak mu muzułmanin gwałcił żonę. No proszę państwa, to jest wbrew wszelkim naszym tradycją, ale może dodam, zdumiewające, jak ci Niemcy, niegdyś agresywni, jak potulnie znoszą te różne ataki. Słyszałem już od kilku osób, że w Niemczech muzułmanie z wielką chęcią napadają na Niemców, Niemki, a jedynych, których się boją, to są przedstawiciele dwóch nacji, Polaków i Rosjan, bo boją się, że ci dadzą im odpór i bywało już tak skutecznie. Teraz mówię, przewraca się mur poprawności politycznej. No dzięki ujawnieniu tak coraz większych skandali w tej dziedzinie, to co w Holandii o mało co, zresztą nie wygrały siły krytykujące, tylko dlatego, że premier ustąpił. W Austrii wyraźnie, ogromnie wzrosła rola chyba tego kandydata Hedera, który miejmy nadzieję, że w wyborach do parlamentu wygra. I no, przede wszystkim zwycięstwo Trumpa, który jest za państwami narodowymi, przeciw imigrantom i cieszę się, że go od początku maksymalnie starałem się u nas popierać. I teraz powiem coś może bardzo kontrowersyjnego, bo czekamy na wybory we Francji, w Niemczech. Tu może dodam, że właśnie dziwiłem się, że na tych wiecach antymuzułmańskich byli tylko narodowcy, byli i kukizowcy, natomiast nie było działaczy PiS-u, natomiast na przykład na jednym z wieców była przywódczyni Pegidy niemieckiej, zresztą ładna pani, trzeba przyznać, inteligentna. I to były słowa takie jak miód na serce Polaka. Jak ona nas przepraszała, że wstyd jej za Angelę Merkel, że wstyd jej za prasę niemiecką i ataki na Polaków. A zakończyła na koniec takim niesamowicie entuzjastycznym okrzykiem na rzecz króla Jana Sobieskiego, jego zasług. Powiedziałam jej od razu, że jej wystąpienie było najlepsze, bez wszystkich, choć byli i posłowie polscy inni. I warto tu zawierać taką solidarność na forum międzynarodowym. I ostatnia sprawa, natomiast może będzie to bardzo dyskusyjne, ale ja coraz bardziej jestem przekonany,
że właściwie w naszym interesie byłoby zwycięstwo Marii Le Pen we Francji, mimo jej prorosyjskości. To może stopnieć szybko, tak jak Trumpa mówiono, że prorosyjski, a teraz pokazał już w Syrii i tak dalej. Natomiast bardzo ważne jest, że ona rozbije model Europy utrwalony przez tych komisarzy. Ten fatalny model z lekceważeniem dla małych państw. Że jej zwycięstwo doprowadzi do zerwania tak niebezpiecznego sojuszu Niemiec i Francji. A mówię, sprawa imigrantów jest dla nas tej podstawowa i mówię, warto, i to rozbicie dotychczasowych układów w Niemczech, moim zdaniem, miałoby sens, choć trzeba patrzeć, oczywiście widzieć zagrożenia, ale takie krzyczenie tylko, że prorosyjska pani Le Pen, a nie widzenie, do jakiego stopnia jej zwycięstwo może pogmatwać wszystkie dotychczasowe układy bankierów, ludzi sytych w Europie, to jest, no proszę, myślę, w dyskusji to podejmiemy. Ja jestem w tej chwili coraz bardziej przekonany, że w naszym interesie jest jej zwycięstwo, żeby skończyć z przyjmowaniem tego ogromnego najazdu muzułmańskiego i podważania państw narodowych w Europie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja z racji wykonywanego swojego zawodu zmuszony byłem mieszkać w kilkunastu krajach Europy Zachodniej i przyjrzałem się tym stosunkom społecznym w Europie Zachodniej już co najmniej 30 lat temu. Ale o tym może powiem na końcu, a chciałbym zacząć od czegoś innego. W roku 1187, chcę mówić o pewnych przyczynach i słabościach Europy. Rok 1187, Chatin, bitwa pod Chatin, to Królestwo Jerozolimy zostało zaatakowane przez Saladyna. Saladyn, muzułmanin, zajmuje poszczególne miasta, dochodzi do najważniejszej bitwy, bitwy pod Chatin. Wojska Królestwa Jerozolimy wychodzą w pustynię, robią potworny błąd, zostają odcięte od dostępu do wody. Walka jest krwawa, przechyla się z jednej strony na drugą, ale z braku wody konie padają. Wojska Królestwa Jerozolimy ponoszą potężną klęskę. Do niewoli zostaje wziętych kilka tysięcy Turkopoli. To byli ludzie, którzy przeszli z islamu na katolicyzm. Ci zostają natychmiast zmasakrowani przez armię Saladyna. Dostaje się do niewoli też 300 templariuszy i joanitów. W tamtym czasie nie było lepszych rycerzy w Europie jak właśnie te zakony. I proszę Państwa, i oni, pojmani do tej niewoli, dostają szansę. Dostają szansę pójścia wolnym. Jest tylko jeden warunek. Muszą wypowiedzieć pewne słowa. Ja zacytuję. Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Czyli muszą przejść na islam. Proszę Państwa, co się dzieje? Tych 300 rycerzy, jeden po drugim, w wymyślnych torturach ginie, wszyscy na oczach innych i nikt nie wypowiada. Nikt nie wyrzeka się wiary. Proszę Państwa, jest rok 2017. W południowych Włoszech, w szkole, po całej serii prelekcji na temat islamu, zagrożeń, wśród uczniów przeprowadzono ankietę. Czy w obliczu zagrożenia życia, gdy miałbyś do wyboru żyć, przejść na islam, zginąć i pozostać przy swojej wierze, 98% młodzieży określa się jako ci, którzy przy zagrożeniu życia przejdą na islam. I tu, proszę Państwa, islam się nie zmienił. Islam pozostał taki sam. Te zasady, które ponad tysiąc lat zostały tam wprowadzone, są do dzisiaj egzekwowane. To Europa się zmieniła. Szanowni Państwo,
Gdzie dzisiaj mamy tych templariuszy i joannitów? Srebrenica, 1995 rok, Jugosławia. Wojska holenderskie w swojej bazie mają ochraniać ludność cywilną przed licznymi bandami, bo w Jugosławii w tamtym czasie bili się prawie wszyscy ze wszystkimi. Tak naprawdę to nie do końca, nigdy nie będziemy wiedzieli do końca, kto z kim, dlaczego i ilu zginęło. Proszę Państwa, do tej bazy holenderskiej ściąga okoliczna ludność. Są tam kobiety, dzieci, jest kilka tysięcy ludzi. Przychodzą bandyci, uzbrojeni bandyci. Przychodzą i, proszę Państwa, zaczynają gwałcić kobiety. Potem zaczynają mordować mężczyzn, mordować dzieci, obcinać głowy. W tym czasie wojska holenderskie, które były uzbrojone w elektronikę, proszę Państwa, nie robią nic. Patrzą na to i stoją. Mało tego, wielu z nich ma na uszach założone walkman. Słuchają muzyki. Ale może nie jest jeszcze tak źle w Europie, bo jest rok bodajże 2004. Biesłan, Osetia Północna. Grupa terrorystów czeczeńskich zajmuje szkołę 1 września. Szanowni Państwo, w tamtych okolicach jest taka tradycja, że na 1 września do tej szkoły przychodzą całe rodziny. Rodziny są bardzo liczne. Przychodzą dziadkowie, rodzice, przychodzą matki z dziećmi i co się staje? 40-stopniowy upał. Ta młodzież i ta ludność wchodzi do szkoły. Jest ponad 1000 osób. 30 terrorystów otacza szkołę. Terroryzuje wszystkich. Bierze jako zakładników, proszę Państwa, i oczywiście na samym początku morduje mężczyzn. Wyrzuca ich przez okno. Zbiega się okoliczna ludność, zbiega się wojsko. Rosyjska policja w pośpiechu i bezładzie, bo w Rosji taki bałagan się bardzo często zdarza. Ale, szanowni Państwo, co się dzieje w środku? Ci islamiści zaczynają mordować następnych zakładników. W oknach wystawiają, każą wystawić małe dzieci z matkami, żeby nie można było snajperom do nich strzelać. Dwie szachitki wysadzają się i kolejne spustoszenie, znowu ginie kilkadziesiąt osób. W pewnym momencie wybucha pożar i rozpoczyna się bezładna walka. Zakładnicy uciekają na lewo, na prawo. Są to głównie małe dzieci. Proszę Państwa, i te dzieci, zamiast się chować po tej ucieczce, biegną do hydrantu, bo przez 3 dni nie piły wody. Ten hydrant znajduje się na odsłoniętej przestrzeni i ci islamiści strzelają po prostu do tych dzieci jak do kaczek. I szanowni Państwo, rosyjscy żołnierze zastawiają swoimi ciałami te dzieci. A jeden z rosyjskich żołnierzy rzuca się na granat rzucony w kierunku tych dzieci. Zostaje rozerwany, ale być może ratuje kilkanaście albo kilkadziesiąt tych dzieci. Być może w Europie jeszcze nie jest tak źle. Być może są jeszcze ci templariusze. Proszę Państwa, w 1912 roku w Southampton wypływa statek, a na jego pokładzie Edward Smith, który doświadczony kapitan, który płynie w swój ostatni rejs przed emeryturą. Płynie z nim także John Hume, 21-letni skrzypiec, chłopiec z bogatego domu, ale ma dziewczynę i chciałby na swoje życie zarabiać sam, zarabiać muzyką. Proszę Państwa, ten statek to Titanic, zderza się z górą lodową i tym kapitanowi dana jest propozycja, żeby wsiadł do łodzi ratunkowej. Odmawia i zostaje ze swoją załogą do końca. A ten młody chłopiec, 20-letni skrzypek, na którego tam w Anglii czekała dziewczyna, gra do końca w tej orkiestrze, o której się mówi, że na Titaniku orkiestra grała do końca. Orkiestra prawdopodobnie nie grała, proszę Państwa, do końca, ale on grał. I grał pieśń "Być bliżej Ciebie, Boże, chcę". Ci ludzie giną. 2012 rok, prom, Concordia, wycieczkowiec,
na Morzu Śródziemnym uderza w skały na jednej z wysp. Francesco Schettino, nie mylić ze Schettiną, proszę Państwa, ucieka jako pierwszy z tego tonącego statku. Ginie tam kilkadziesiąt osób. Proszę Państwa, prokuratorowi, który go przesłuchuje i pyta, dlaczego uciekłeś, a nie prowadziłeś akcji ratowniczej, odpowiada, że on wypadł za burtę i wpadł do łodzi ratunkowej. Dziwnym trafem. Proszę Państwa, dlaczego Europa się tak zmieniła? Jest to proces na pewno długotrwały i wydaje mi się, że postępujący niestety w tą złą stronę. Proszę Państwa, jak to się stało, że dzisiaj ludzie nie rozumieją zachowań takich, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uchodziły za normalne? Proszę Państwa, Manfred Richthofen to niemiecki lotnik z czasów I wojny światowej, który mógł się poszczycić tym, że zestrzelił 80 samolotów wroga. Pierwsze walki myśliwców, bo tak można by je nazwać, odbywały się na pistolety takie zwykłe. Potem strzelali do siebie z karabinów. Proszę Państwa, i ten lotnik niemiecki któregoś dnia już w 1918 roku na terytorium Francji zostaje zestrzelony. Zostaje natychmiast rozpoznany, bo była to znana postać I wojny światowej. Proszę Państwa, i trzeci dywizjon strzelców kanadyjskich urządza mu pogrzeb z honorami. I to jeszcze była pierwsza wojna światowa. Tak traktowało się oficerów, tak traktowało się bohaterów, tak traktowało się żołnierzy. Ale proszę Państwa, już w czasie I wojny światowej są pewne symptomy tego, co ma nastąpić. W Anglii ktoś rzuca taką pogłoskę, że jak to się stało, że Anglicy hodują niemieckie psy, jamniki, bo to niemiecka rasa. I proszę Państwa, wiecie, co się dzieje? Opisuje o tym prasa. Anglicy zaczynają się chwalić, że strzelają do swoich jamników, bo to niemieckie psy. Proszę Państwa, to zdziczenie w Europie idzie już bardzo długo. Proszę Państwa, czy dzisiaj ktoś, może źle powiedziałem, wydaje mi się, że dzisiaj bardzo ciężko jest ludziom zrozumieć te postawy, które jeszcze kiedyś były normalne. Proszę Państwa, w I wojnie światowej na froncie rosyjsko-austriackim po obu stronach walczą Polacy. Jedni wcieleni do armii carskiej, drudzy do austriackiej. I w jednej z walk po tej stronie carskiej, rosyjskiej, w walce wyjątkowo wyróżnia się jeden człowiek. Jest to podpułkownik Mikołaj Więckowski. Wściekle atakuje Polaków, którzy są po stronie austriackiej. Ale po jakimś czasie udaje się tym Polakom ze strony austriackiej wziąć go do niewoli. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie mu zadają, to kim ty jesteś? On mówi, Polakiem. Mówi, to dlaczego nas tak wściekle atakujesz? Mówi, bo taki był rozkaz. To czy byś chciał przejść na naszą stronę i teraz walczyć tutaj u nas w legionach po naszej stronie? A on mówi, nie mogę. Dlaczego? Bo złożyłem przysięgę. Proszę Państwa, podpułkownik Mikołaj Więcławski został zwolniony z przysięgi wtedy, kiedy zamordowano cara. I proszę Państwa, w wojnie w 20 roku z bolszewikami wściekle atakował bolszewików. Dzisiaj byłoby to bardzo ciężkie do zrozumienia dla wielu. Rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi, nie mogą zrozumieć, dlaczego on tak postępował. On złożył przysięgę. Ta przysięga była dla niego najważniejszą rzeczą.
Proszę Państwa, 1943 rok w Katyniu odsłaniane są groby i Niemcy postarali się o to, żeby tam była dość duża publika. Byli tam Portugalczycy, Szwajcarzy, byli tam też, było dużo Polaków, byli tam też oficerowie amerykańscy, angielscy, wzięci do niewoli przez Niemców. I proszę Państwa, w tych dołach, gdzie ludzie byli pokładani jak sardynki, nad tymi dołami stoi mnóstwo mężczyzn, spisują lekarze, rzecz potworna, te rozkładające się ciała. I szanowni Państwo, nagle jeden z lekarzy mówi: kobieta, tu leży kobieta. Była to Janina Lewandowska, podporucznik lotnictwa. Proszę Państwa, co się stało? W tym momencie wszyscy ci mężczyźni wyprostowali się, stanęli na baczność i zdjęli czapki i kapelusze z głów. A dopiero po chwili również ci rosyjscy pracownicy, którzy tam asystowali i tak fizycznie po prostu pomagali przy tych ekshumacjach, oni zauważyli, że w tej Europie istnieje jakiś jeden gest, który jest tak oczywisty i tak uniwersalny, a u nich już w Rosji po tych 20 latach komunizmu oni już nie rozumieją, o co chodzi. Ale jeszcze zdjęli te czapki. Szanowni Państwo, w obozie koncentracyjnym Oflagu, oficerów Oflagu na terenie NRD w 1945 roku polskich oficerów rozgorzała dyskusja, czy zostajemy i dajemy się wyzwolić przez Rosjan, Sowietów, czy uciekamy na Zachód. Część oficerów podjęła decyzję, że zostają i chcą być wyzwoleni przez Rosjan. Chcą do Polski. Ale większość, znakomita większość, zdecydowała się iść w tamtą stronę. Ale nie można iść. Wtedy w tym zamieszaniu krąży jeszcze mnóstwo grup niemieckich oddziałów, którzy strzelają do wszystkiego, co się rusza. W związku z tym ci oficerowie wpadają na pomysł, żeby opłacić tych strażników obozowych, żeby oni pod eskortą z bronią przeprowadzili ich na tamtą stronę aliancką. Zbierają kosztowności i ten pomysł się udaje. Przechodzą na aliancką stronę i w tym momencie ci strażnicy zostają aresztowani, a Polakom, tym wygłodniałym, wynędzniałym po tych latach obozów, proponuje się obiad. Siadają do tego obiadu, szanowni Państwo, i role się odwracają. Teraz ci strażnicy z tego obozu usługują im przy tym stole. W pewnym momencie jeden z oficerów angielskich bierze megafon i mówi coś takiego: proszę nie dziękować tym, którzy wam usługują, bo to jeńcy. I co się staje? Ci wszyscy polscy oficerowie wstają od stołu i odmawiają jedzenia. I za chwilę jeden ze starszych oficerów mówi do tego angielskiego oficera. A w zasadzie odwrotnie. Tamten mówi: dlaczego nie chcecie jeść? A ten oficer polski wstaje i mówi do niego: nie będziecie nam mówili, komu mamy dziękować. Angielski oficer się wycofał i szanowni Państwo, i to zostało jak gdyby zażegnane. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, co się stało, że ci angielscy oficerowie poprzez tą wojnę zatracili już pewne europejskie odruchy. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, pomieszkiwałem wiele lat na Zachodzie. I kiedy pojechałem, to było gdzieś 30 lat temu co najmniej, kiedy pojechałem na Zachód i z tej siermiężnej Polski zobaczyłem Holandię, te wiatraki, te piękne, przestrzyżone trawniki, tulipany i ten urządzony, wydawałoby się, piękny świat, pomyślałem sobie, to jest niebo na ziemi. Ale prowadziłem tam działalność i po jakimś czasie, szanowni Państwo, przyszedłem do moich znajomych i tam był program w telewizji. Był program o Związku Kazirodczym. Tak sobie pomyślałem i zauważyłem, że w tym
w tej rodzinie ten program wywołał duże poruszenie, zacząłem z nimi oglądać. Szanowni Państwo, kazirodztwo jak kazirodztwo było, jest i prawdopodobnie będzie. Jeżeli jest norma, to też musi być odchyłka od normy. Pokazana jest matka z synem i opowiadają, jeszcze oczy zasłonięte. Jeszcze oczy zasłonięte. Ale opowiadają o tym swoim związku, że nie mogą bez siebie żyć i tak dalej, że już w ogóle żyją wiele lat. No pal licho. Proszę Państwa, ten program się kończy i to nie jest zwykły program. To był program propagandowy. I potem wychodzi cztery autorytety moralne, tak jak to u nas się zdarza przy tego typu programach. Proszę Państwa, i te cztery autorytety moralne, profesorzy jakichś uniwersytetów, wybitni myśliciele, filozofowie, mówią coś takiego. A co to szkodzi? To dorośli ludzie. Miłość nie wybiera, tak jak Pan mówi. Oni mają prawo do szczęścia. I szanowni Państwo, w tamtym momencie sobie pomyślałem, że ten kraj to jest piekło na ziemi. Opowiem Państwu jeszcze taką sytuację. Jak wróciłem do Polski, to wśród swoich znajomych opowiedziałem o tym zdarzeniu i oni mówią, słuchaj, to tylko jakieś tam wypadki nieistotne i tak dalej. To jest Zachód, jakieś fanaberie. To nigdy do nas nie dojdzie. Proszę Państwa, dwa lata temu profesor Hartmann zaczął o tym mówić. I szanowni Państwo, i polskie autorytety moralne to podchwyciły. I być może w krótkim czasie będziemy mieli filmy na ten temat i dalsze kroki. Szanowni Państwo, kiedyś zatrudniłem muzułmanina. Handlowałem meblami w Holandii i zatrudniłem muzułmanina. Mieszkaliśmy przez taki płotek półmetrowy. On był najstarszym synem z 11-osobowego rodzeństwa. I tam było dwóch chłopców, a 9 dziewczynek w tej rodzinie. I proszę Państwa, miły, sympatyczny chłopak. Co prawda, wtedy jak miałem najcięższe prace jakieś i tak dalej, to on zawsze się modlił, ale jakoś tak mu to wybaczałem, współpraca się układała. I proszę Państwa, któregoś dnia jesteśmy w rynku w Hertogenbosch i w tym rynku tam ciągnęły te demonstracje, te manifestacje tych homoseksualistów, jakieś cały czas jakieś równościowe, nierównościowe i tak dalej. Ilościowe. Także niemalże codziennie, albo co najmniej co kilka dni, coś się tam działo w tym rynku. Nie zawsze wiedziałem też co. Bo proszę Państwa, między tymi grupami homoseksualistów i tak dalej, to istnieją też najróżniejsze relacje, jedni drugich zwalczają i tak dalej, ale oni tam, każdy sobie tam protestuje. I rozmawiam z tym Arunem o czymś takim. Ja mówię, Arun, jak to się stało, że słuchaj, że wy tutaj jesteście już trzecie pokolenie, a jego dziadkowie przyjechali w latach 40. albo 50. do Holandii. Wy jesteście już tutaj trzecie pokolenie i wy dalej jesteście tak niezwiązani z tym społeczeństwem, dalej trzymacie się w takiej separacji. A on z takiego sympatycznego chłopca nagle spiął się i mówi do mnie tak. Musicie Państwo też wiedzieć, że u muzułmanów jest coś takiego, że mężczyźni są bardzo odpowiedzialni za swoje siostry i matki. Jeżeli nawet chłopiec jest młodszy, to opiekuje swoją starszą siostrą. Jest to tak po prostu tam już od dawna u nich jak gdyby wprowadzone. I wtedy ten Arun z takim błyskiem w oku mówi, słuchaj, ja nie pozwolę, żeby moje siostry brały tutaj udział w tych ulicznych manifestacjach. My tego nie chcemy. I potem dodał, wiesz co, kiedy w 40 latach moi dziadkowie tutaj przyjechali, to i mamowie mieli ogromne problemy, bo wielu muzułmanów opuszczało wiarę i przechodziło na wyznania chrześcijańskie. To tam głównie protestanckie w Holandii. I szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam, islam się kompletnie nie zmienił. To zmieniła się Europa. Jeżeli mnie ktoś dzisiaj zapyta, jak z tego wyjść, bo wypadałoby też powiedzieć,
jaką drogę powinniśmy obrać, to ja Państwu dam taki pewien przykład, który się zdarzył w Ameryce, w stanie Arkansas. Na początku XX wieku, proszę Państwa, płonie szkoła, a w tej szkole ginie syn Cunningham'a, jeden, a drugi jest ciężko poparzony. Ten ojciec miał tylko dwóch synów. I ten ciężko poparzony, proszę Państwa, trafia do szpitala. W tym szpitalu lekarze mówią do ojca, żeby on przeżył, trzeba mu amputować nogi. Ojciec idzie do syna i mu to mówi. Syn miał 9 lat. Mówi, słuchaj, żebyś ty przeżył, trzeba ci obciąć nogi. A on mówi do ojca, tato, pozwól mi tą decyzję podjąć sam. Ja na tych nogach będę biegał. Proszę Państwa, ojciec zaciska zęby, odwraca się i ten chłopiec przeżywa. Po pół roku staje na tych własnych nogach, na tych spalonych ścięgnach i mięśniach. Proszę Państwa, całe jego życie do śmierci polegało na tym, żeby rano wstać i funkcjonować, to musiał kilka godzin się masować. Masował się sam. Ale co się dzieje? Po kilku latach zaczyna biegać. I proszę Państwa, w 1933 roku bije rekord świata na 1500 metrów w Nowym Jorku, a potem wielokrotnie poprawia swoje własne rekordy świata. I nie była to olimpiada dla niepełnosprawnych. Proszę Państwa, w 1938 roku jedzie na olimpiadę do Berlina i staje na podium. I Szanowni Państwo, jeżeli chcemy wrócić, zwyciężyć w tej Europie, to musimy podjąć taką pracę. Dziękuję bardzo. Nie mam innych propozycji.